Sponsorem programu jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku, spółka z o.o. Radomszczańska Rozalka przez lata otoczona nie najlepszą sławą zmienia swoje oblicze. W oddanym do użytku 5 lat temu budynku z mieszkaniami socjalnymi nie ma śladów dewastacji. Mieszkańcy dbają o powierzone mienie i sami angażują się w bieżące remonty. Te zniszczenia, które powstały, powiedzmy, czy na klatkach schodowych w ramach użytkowania, zostały przez mieszkańców usunięte. Dostali farby, dostali narzędzia pod kontrolą fachowców z TBS-u. We własnym zakresie to usunęli. Nie ma tutaj jakichś uszkodzeń typu jakiegoś poważnego wandalizmu czy zniszczeń. Ludzie po prostu szanują. Dla mieszkańców ważna jest wspólnota. Rozumieją, że razem można zrobić więcej, a o otoczenie warto zadbać. Udaje nam się to wspólnymi siłami wszystkich, od małego po największego, jak to można mówić, od najmłodszego do najstarszego. Wszyscy razem bierzemy, żeby to wyglądało jakoś ładnie i przytulnie. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców w miejscu, gdzie stał stary drewniany budynek, powstaje plac zabaw i miejsce spotkań z plenerowym grillem. Działania inicjują i wspierają lokalni liderzy i pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaczęło się od programu pod hasłem Trzy Podwórka, który ma integrować mieszkańców. Dzięki takiej innowacyjnej pracy socjalnej, metodą środowiskową organizowania społeczności lokalnej. Trzy Podwórka to był pierwszy obszar, który zaczęliśmy właśnie pracę tą metodą. Doszliśmy wspólnie do wniosku, że potrzebą jest zorganizowanie tutaj takiego miejsca spotkania, wspólnych spotkań i też zadbanie o taką estetykę tego miejsca, żeby też przełamać stereotypy, które krążą w Radomsku na temat tej dzielnicy. No i tak wspólnymi siłami sukcesywnie udało nam się osiągnąć pierwsze maleńkie sukcesy i mam szczerą nadzieję, że dalej będziemy realizować nasze wspólne plany. Również w budynkach przy ulicy Rozalii 36, gdzie od remontu minęło już kilka lat, drobne prace wykonują sami mieszkańcy. Dbałość lokatorów o budynki przekonuje sponsorów, którzy chętnie przekazują materiały budowlane na cele remontowe. Sponsorem programu jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku, spółka z o.o.